Polska na dzień dobry, a my witamy w naszym studio Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczniemy, no dzisiaj jest przede wszystkim pierwszy dzień, w którym Unia Europejska w całości akceptuje certyfikaty covidowe. Taki COVID-certyfikat można sobie pobrać w formie drukowanej, ale można też wrzucić w swój telefon komórkowy i po całej Europie pojechać. Polska była w grupie chyba 5 państw, które jako pierwsze wprowadziły możliwość pobierania tego certyfikatu dla swoich obywateli i to dobrze świadczy o tym cyfrowym wymiarze kontaktu z obywatelami. No dokładnie tak. No jesteśmy jednym z liderów, jeśli chodzi o Unię Europejską, we wdrażaniu w ogóle rozwiązań dotyczących cyfryzacji, dotyczących posługiwania się internetu. Te rozwiązania, które też Prawo i Sprawiedliwość wprowadza, no one temu mają służyć. Przechodzimy dosyć szybką ścieżkę edukacyjną. Też w naszych programach, w naszym ministerstwie mamy programy skierowane na przykład do seniorów, którym też no, w tym okresie było potrzebne korzystanie między innymi z internetu. Mieliśmy cały korpus wsparcia seniorów i tam też była kwestia wolontariatu cyfrowego, który pomagał właśnie seniorom, żeby łatwiej można się było posługiwać, ale też po prostu nauczyć. Także myślę, że te rozwiązania, które wprowadzamy, są ważne. A dzisiaj 1 lipca to również kolejne nowe rozwiązanie, które będzie też tylko drogą internetową. To program Dobry Start. No właśnie, co z tymi, którzy nie mogą korzystać z internetu, a chcą z Dobrego Startu skorzystać? No myśmy już w ubiegłym roku ponad 70% osób korzystało już z tej formy elektronicznej. W tym roku wprowadziliśmy rozwiązanie, które no już tylko drogą elektroniczną można będzie składać wnioski. Prowadzić to będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale wnioski można będzie składać tak jak dotychczas, czyli zarówno przez systemy bankowe, jak również przez system Empatia naszego ministerstwa i przez system PUE w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli tutaj ten wniosek będzie kierowany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń będzie wypłacał na konto tę kwotę 300 zł, bo wyprawka szkolna to jest kwota 300 zł dla każdego ucznia do 20 roku życia, przy dzieciach niepełnosprawnych uczących się do 24 roku życia. Wiemy, że tutaj korzystają też młodsze osoby z tego, także tutaj myślę, że nie powinno być problemów, jeśli chodzi o z realizacją. Też Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną z jednej strony infolinię, ale też punkty w swoich oddziałach, gdzie można tam również się czy zalegować, czy skorzystać z pomocy internetu. Czy państwo już macie statystykę z zeszłego roku, ile osób uprawnionych skorzystało z tego projektu? Ponad 4 400 000 dzieci, to jest ponad 1 400 000 000 zł, które przeznaczyliśmy. To od całego programu 3-letniego, bo 3 lata już ten program realizujemy, to ponad 4 400 000 000 zł skierowaliśmy już dla dzieci. Ta liczba się w miarę utrzymuje, to jest ponad 4 miliony, w tym roku będzie 400 tysięcy dzieci. I ile z tych osób skorzysta? Pan powiedział, że 70% skorzystało przez internet. Czy są jakieś prawidłowości, na przykład w jakich miejscach rodzice najmniej korzystają z internetu? Tutaj nie prowadziliśmy takich szczegółowych badań, bo nie mieliśmy takiej potrzeby, żeby tutaj badać bardziej całą populację rodziców, sprawdzaliśmy. I tak jak już powiedziałem, tutaj mamy możliwości i skorzystania z wsparcia, jeżeli takie wsparcie byłoby potrzebne. Też okres, bo tutaj trzeba przypomnieć, że wnioski elektroniczne składać możemy do końca listopada, czyli do 30 listopada i wtedy też ta wypłata świadczenia jest gwarantowana. Oczywiście jak składamy szybciej, to również we wrześniu już te środki będą. Oczywista sprawa, korzystanie z internetu łatwe dla obywatela, wygodne dla rządu, dla administracji, no bo te dane od razu wpadają w odpowiednią elektroniczną szufladkę. Jak państwo radzicie sobie z kwestią zabezpieczeń? No bo cyberbezpieczeństwo jest od kilku tygodni na topie tematów, o których rozmawiamy w Polsce. No tutaj oczywiście, jeżeli się posługujemy z programami bankowymi, to zabezpieczenia są po stronie bankowej. My mamy swój program Empatia, który też jest zabezpieczany przez
w ramach naszego ministerstwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma tutaj bardzo mocne zabezpieczenia. Również cały czas jest też pod taką tarczą ochronną, jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wiemy, że tam są dane ponad 9 500 000 emerytów i rencistów. No i tu muszą być też szczególnie chronione dane. Mówił pan o 4 400 000 000 zł, które zostały przeznaczone na program Nowy Start. No to jest taki program stosunkowo niewielki, 300 zł na dziecko, które zaczyna rok szkolny. To w skali wydatków państwa socjalnych, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, no to kropla w morzu, bo główny program 500+ no, zmienił radykalnie relacje i poziom życia osób, które mają, które są wielodzietne. Czy również w programie Nowy Ład ta socjalna strona Prawa i Sprawiedliwości będzie widoczna? Dokładnie tak. No tutaj każda kropelka w polityce rodzinnej jest ważna, bo mamy programy 500+ i tutaj jest duża kropla, bo to jest już prawie 140 miliardów złotych skierowane do rodzin w programie Dobry Start. No to jest ponad 4 miliardy złotych, ale też w tych programach to będzie rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli dodatkowe wsparcie dla 500 zł, to będzie kwestia związana z polityką rodzinną, dotyczących mieszkań, dotyczących kredytów, kwestie zmian podatkowych. To też się wiąże ze strategią demograficzną, którą przygotowaliśmy i która jest w tej chwili w konsultacjach, bo wiemy, że kwestia demografii jest w tej chwili bardzo ważna w tym kraju na kolejne kilkadziesiąt lat. Wsparcie społeczne, ale też podwyższenie opłat na przykład na zdrowie do 7% PKB. To teraz do spraw politycznych przejdźmy. Zbigniew Giżyński założył nowe koło, wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym tygodniu. No i mówi: dość socjalizmowi, mówimy nie. Dzisiaj jest wielki wywiad z tym posłem w Gazecie Wyborczej. Czy PiS zdradził ideały, z którym szedł do władzy? Tak przynajmniej twierdzi poseł Giżyński. No nie zgadzam się z tą oceną, bo oczywiście my, realizując politykę rodzinną czy prorodzinną państwa, stawiamy na rodzinę. Żeby wspomóc polską rodzinę, to musimy programy właśnie tak tutaj mówimy. Ja panu przeczytam. Faktem jest, że kierownictwo PiS odchodzi od umiarkowano liberalnego programu gospodarczego na rzecz rozwiązań socjalistycznych rodem z Gierka, mówi poseł Giżyński w Gazecie Wyborczej. No to trochę chyba nie słuchał naszego programu w 2015 roku i wcześniej w kampanii również to, o czym mówił prezydent Andrzej Duda. No przecież myśmy programy polityki rodzinnej jako najważniejsze w naszej polityce przedstawialiśmy. A zna pan tego posła z krytykowania tego pomysłu? Czy on wcześniej zgłaszał swoje pomysły? Mówił, że to nie idźmy tą drogą. Koledzy. Znam posła z Giżyńskiego od wielu, wielu lat w parlamencie. No i jestem zaskoczony takim stwierdzeniem, bo co to znaczy liberalna polityka? Jaka ta ma być polityka? Nierównych szans, nie, że tak powiem, wprowadzanie kolejnych rozwiązań, które wprowadzała Platforma Obywatelska, która tylko wąską grupę naszych rodaków zabezpieczała. No nie o taką politykę nam chodziło. Nie taką polityką wygraliśmy wybory jedne i drugie, bo ludzie chcieli zmian, ale też chcieli, żebyśmy dobrymi wynikami gospodarczymi dzielili się ze społeczeństwem i taka jest polityka Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj to nie ma nic wspólnego ze socjalnym. Poseł Giżyński mówi, że będzie, że zagłosuje za Nowym Ładem tylko jeśli nie będzie tam podwyższania danin i podatków. No, Polski Ład nie zakłada podwyższanie, tylko obniżanie podatków. Oczywiście mówimy o bardzo ważnej sprawie dotyczącej składki zdrowotnej, ale wiemy doskonale, że środki na służbę zdrowia muszą wzrastać, tak jak wzrastają w ostatnich latach zarządów Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest no, kwestia naszego też i bezpieczeństwa zdrowotnego i muszą być na to środki. Ale jeśli chodzi o podatki, to obniżamy podatki, będzie wyższa kwota wolna od podatku do 30 000, ale również podatkowy podnosimy
do 120 tysięcy. Inne rozwiązania, które też będą obniżały daninę podatkową, no to są te rozwiązania, które wprowadzamy w Polskim Ładzie. To, że tak, nie ma mowy o podwyższaniu podatku. No, a poseł Giżyński uważa najwyraźniej inaczej. Zobaczymy, jak to będzie. Tacy neofici są zwykle bardzo ciekawi, jeśli chodzi o bycie rozmówcą. Nagle są otwarci i mówią, co myślą, a my po prostu sprawdzamy, czy to samo mówili wcześniej, czy też nie. Pana zdaniem, pan z ust posła Giżyńskiego takich słów wcześniej nie słyszał. Przejdźmy do kolejnego projektu. Polska Agencja Prasowa, wywiad z panem, mówi o projekcie strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych. O co tu chodzi? To jest strategia, którą przygotowujemy na kilkadziesiąt lat. Mówiąc w skrócie, to jest odejście od takiej opieki instytucjonalnej, nawet opieki w miejscu zamieszkania. Dzisiaj mamy różne formy wsparcia i one są potrzebne, ale wiemy, że też najlepszym wsparciem dla osób, czy to niesamodzielnych, czy osób starszych, czy osób niepełnosprawnych, jest opieka w miejscu zamieszkania, czy opieka w mniejszych jednostkach. I w takim celu służy ta strategia. Oczywiście ona jest rozpisana na lata, bo zanim będziemy dokonywać zmian, to musimy też mieć możliwość stworzenia nowych jednostek. Tak, w tej chwili mamy możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy. One na dzisiaj się słabo, że tak powiem, cieszą popularnością, ale chcemy je rozwijać. Chcemy rozwijać asystentów osób niepełnosprawnych, osób starszych, czyli możliwość korzystania z takiego wsparcia w miejscu zamieszkania, żeby nie trzeba osób wyprowadzać, brzydkie może słowo, z domu do opieki, czy to w DPS-ach, czy gdzie nie, jeżeli taka opieka jest możliwa w miejscu zamieszkania. A w sytuacjach już takich, gdzie ta opieka całodobowa jest konieczna, no to wtedy ta pomoc instytucjonalna musiałaby być tworzona, czy tak jak jest w tej chwili, w tylko trochę zmienionej formie. No i z tym się wiąże nasza strategia, którą w tej chwili prowadzimy konsultacje. Będziemy w tym roku przyjmować jako rząd. Taką cechą jakby polskiego systemu jest to, że pacjenci często nie znają swoich praw, tego, co im przysługuje, tego, gdzie się zgłosić, żeby uzyskać jakąś pomoc, czy jakaś forma usprawnienia właśnie tej strony, żeby jakiś przewodnik, który poprowadzi po instytucjonalnych meandrach, powie, co, gdzie wypełnić, co, gdzie złożyć, albo najlepiej przedstawi tylko do podpisu dokumenty i już sam je przeproceduje, jest możliwa? Dokładnie tak. No, w strategii takiego koordynatora na poziomie gminy chcemy powołać, który właśnie by, że tak powiem, obsługiwał wszystkie te elementy, o których mówiliśmy. No oczywiście gmina, bo to jest najbliżej ludzi i ta koordynacja musi być na poziomie gminy i wtedy zarówno te kwestie związane z pomocą społeczną, z polityką społeczną, ale również ze zdrowiem, ten koordynator wiedziałby na przykład, gdzie takiego obywatela skierować, z jakiej pomocy on może skorzystać, czyli szeroki wachlarz pomocy. A czy to jest tak, że to będzie proaktywne, w sensie takim, no wychodzi człowiek ze szpitala, szpital mu tam przepisuje jakieś środki, nie wiem, pomoc i tak dalej, no i potem w zasadzie ten człowiek sam i jego rodzina musi się zajmować, szukać, nie wiem, ośrodków jakichś rehabilitacyjnych, jakichś urządzeń i tak dalej, zamiast no właśnie, zorganizować pakiet, który przyjedzie od razu do pacjenta. Docelowo tak powinna wyglądać opieka, żeby pacjent nie był bezradny i jak odbijał się, że tak powiem, od urzędu do urzędu, tylko żeby miał kompleksową informację, ale też był pokierowany. Często przecież to są osoby starsze, które takiego wsparcia potrzebują. I ta strategia, która odchodzi od tej takiej szerokiej instytucjonalnej opieki na rzecz opieki osobistej, opieki w mniejszych grupach, temu służy. To jeszcze jedno pytanie, bo mamy to cały czas w medycynie, że dane pacjenta są ograniczone. To oczywiście kwestia praw do prywatności i tak dalej, ale lekarz w jednej placówce przyjmuje pacjenta i nie jest w stanie sięgnąć informacji, na przykład, które ma lekarz rodzinny na temat tego pacjenta, a lekarz rodzinny nie może sięgnąć do, nie wiem, danych ze szpitala czy jakichś innych informacji, żeby się dowiedzieć, jakie
leki ten pacjent pobierał, no bo nie zawsze wiemy i pamiętamy, co tam nam przepisano dwa lata temu. Znaczy tu też w tej chwili duże zmiany dotyczące właśnie cyfryzacji, bo mając założone na przykład swoje konto Mój Pacjent, czyli każdy z nas ma wtedy tam rozpisane wszystkie działania, które są, jeśli chodzi o czy to udział u specjalisty lekarza, czy w podstawowej opiece zdrowotnej, czy leki, jakie miał przepisane, jakie skierowania, jakie badania, już może z tego skorzystać i może jako pacjent to udostępnić swojemu na przykład lekarzowi rodzinnemu. Czyli taka formuła już w tej chwili istnieje. Ona oczywiście, tak jak mówię, no wymaga tego, żebyśmy mieli wszyscy swoje konta pacjentów, a w tej chwili można to bardzo prosto poprzez internet założyć i mieć taką aplikację, która nam ułatwia właśnie takie porozumiewanie się również z lekarzami w różnych miejscach, z których korzystamy. No a znowu wracamy do sytuacji seniorów, którzy najczęściej korzystają z opieki społecznej i opieki zdrowotnej i im trzeba by pewnie pomóc właśnie w tego typu nowoczesnych formach dojścia do czy kontaktu z administracją, również administracją zdrowia. Tutaj właśnie tam na bardzo mocno będziemy stawiać na właśnie opiekunów tych osób, żeby na przykład jedna osoba opiekun opiekuje się kilkoma osobami. On właśnie w takich sytuacjach jest w stanie pomóc. Oczywiście my musimy też dokonać korekty, jeśli chodzi o zatrudnianie takich osób, o poprawę ich wynagrodzeń, bo dzisiaj jest trudno też znaleźć osoby, które chcą ten zawód wykonywać. Opiekuna to jest trudna praca i musimy też znaleźć takie instrumenty, które zachęcą ludzi do wykonywania takich czynności. Najpierw trzeba znaleźć człowieka, który ma odpowiednie kwalifikacje, ochotę, jakieś takie przeznaczenie, powołanie do tej trudnej służby, a potem go w tej pracy utrzymać. Więc tutaj progów jest bardzo wiele, no i liczymy, że wszystkie będziecie Państwo pokonywać. Wybory prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość już w sobotę. Ciekawe, na kogo będzie Pan głosował? No tutaj od wielu lat nie mamy z tym żadnego problemu w Prawie i Sprawiedliwości. Zawsze to jest Jarosław Kaczyński. Niech tak zostanie. No można powiedzieć, że prezes się sprawdził. Partia wygrała drugą kadencję, prowadzi rząd, wprowadza nowe pomysły, więc jest powód, by zaufać dotychczasowemu prezydentowi. Ale jak mówimy o prezesach partii, to jak pan myśli? Donald Tusk przejmie Platformę Obywatelską, czy też wyzwanie, które rzucił Rafał Trzaskowski wczoraj, zdaje się, ta rękawica została rzucona, no i czy będzie jakiś spór, będzie jakaś walka na posiedzeniu Rady Krajowej tej partii? Walka tam jest cały czas, się toczy pod dywanem, że tak powiem, bo co dwie godziny jest zmiana. Raz tu wraca, raz ma mieć inną rolę. No zobaczymy. Zapewne to, nawet jeżeli będzie powrót Tuska do Platformy Obywatelskiej, to na pewno nie będzie to też dla całej formacji rozwiązanie. Ale jak pan się przygląda Platformie Obywatelskiej, to co to jest za partia? To jest partia lewicowa. Tak jakby chciał Trzaskowski. Czy to jest partia prawicowa? No, wrócił Grzegorz Schetyna i mówi, że koniec z tymi lewicowymi fanaberiami, wracamy do głównego nurtu umiarkowanego konserwatyzmu. No, przez ten okres można powiedzieć, no, w cudzysłowie, bo to do końca nigdy nie była partia konserwatywna, ale powiedzmy, że na początku swojej drogi partia konserwatywna, no to dzisiaj możemy ją jednoznacznie określić jako partia lewicowa, no bo to widzimy nawet przez wypychanie wszystkich posłów, którzy byli posłami konserwatywnymi z ich ugrupowania, których już dzisiaj praktycznie nie ma w tym ugrupowaniu. Dokładnie. Czyli Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję, panie ministrze. Życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na nasz sztandarowy poranny program, poranne, potrójne espresso.